Świętaj do! Świętaj do! Witamy serdecznie! Słuchajcie, tutaj jest Wujaszek, dzisiaj jest święte. Święte. W tym odcinku będziemy grali w mafię, tylko wersję świąteczną. Mafia polega na tym, że jest miasto, są mieszkańcy i jest mafia. I jedni próbują zwalczyć drugich, drudzy wyeliminować pierwszych. W tym razem zamiast mafii są grincze, a zamiast mieszkańców miasta są elfy. Oprócz tego jest kilka innych postaci. Dowiecie się, o co chodzi w trakcie gry. Chyba i tak już większość z was zna tą gierkę. Generalnie wszystko się dowiecie, jak nie wiecie, w trakcie pierwszej rozgrywki. Subskrybujcie kanał, czerwony przycisk na moim paluchu, będziecie na bieżąco. No i co, życzymy wam też wesołych świąt, rzecz jasna. Dzisiaj właśnie taki jeden z pierwszych odcinków świątecznych. Jak wiecie, jestem święta i moje drogie elfy, zebrałem was tutaj dzisiaj, aby dowiedzieć się, kto w tym roku, jak co roku, chce trochę napsocić i spowodować, aby ludzie nie stali prezentów. Dlatego, nie może być. Nie, dlatego nie może być się takiego, dowiedzieć, jako pierwsze rozpoznanie, co robicie na co dzień, jakie prezenty pakujecie, może to będzie jakąś poszlaką. Co chcemy dostać? Czy każdy pamięta, jaką ma funkcję? Ta jest! Rolę? No to może zacznijmy, bo ciebie tu widzę najrzadziej. No, cześć. No to ja jestem elfem, który zajmuje się pakowaniem słuchawek dla młodszych. A nie biurek? Właśnie. To po godzinę. Ja pracuję ze świętym Mikołajem i pomagam mu pakować prezenty. Głównie to są swetry oraz odzież. Czyli ukradłeś jeden? Nie, jak wchodzisz do innych sklepów, też tak kradnie? Spokojnie, dostałem na... Dziękuję święta, roku. Święta są zawsze ja takie poczciwe. Tak? Ja nie dostałem, bo ja zajmuję się pakowaniem rózg dla niegrzecznych dzieci. Rózgi? Też jesteś nam potrzebny. Ja jestem lewą ręką Mikołaja, jestem jego ochroniarzem. Jakby się coś działo w locie, to zawsze ochraniam przed ptakami. No latami, sankami, tak, oczywiście. To są sanki. Ja, jak widać, jestem pomocnicą Mikołaja i pomagam mu odpisywać na listy od was. Wiem, jakie prezenty chcecie dostawać, także... No, wiem wszystko o was. Pisałeś na listy? Ja jestem elfem youtuberem i po prostu relacjonuję na Instagramie, YouTubie i innych social media przebieg tegorocznych świąt. Ja jestem elfem opiekunem reniferów. No, mordeczko, ja jestem elfem raperem. Mordeczko! Nadworny raper Mikołaja, także piszę świąteczne piosenki. Cały hit, zgłaszajcie się do mnie właśnie. Ja jestem elfem piekarzem i zajmuję się pieczeniem pierników i pakowaniem słodyczy. A ja buduję różne laleczki, samochodziki i zapakowuję to w piękne pudełeczka, nie wiem. Ej, Marta mogłaby być takim elfem, ona wygląda tak dobrze. Ej, no to wygląda jak elfica. Tylko takie... Nie, jak elf, tylko właśnie jak taka poczciwa osoba, która pakuje te prezenty. Jak taka śniżynka. Ja też chcę dostać. Ej, bardzo mi się podoba, że się zapoznaliśmy, troszkę to trwało. Ja myślę, że czas, żeby nasze elfy odpoczęły. A my teraz przekonamy się, kto tak naprawdę chce zepsuć te święta, ponieważ ja jako święta to wiem, ale czas, aby też inne elfy rozpoznały te osoby między sobą. Bardzo proszę, aby przebudził się renifer. W takim razie bardzo proszę, abyś mi, drogi reniferku, wskazał, kogo chcesz ochronić tego wieczoru, tej nocy. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, aby przebudzili się ci, którzy chcą zepsuć te święta. Wskażcie proszę osobę, która chcielibyście, aby nie stała prezentu. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, aby przebudził się mój ulubieniec, święty Mikołaj. Święty Mikołaju, kogo chciałbyś sprawdzić, czy chce przysłużyć się świętom, czy im zagrozić? O kim chcesz poznać prawdę? Ja może przejdę tutaj, abyś mi dokładnie pokazał tą osobę. Jeżeli pokażę w ten sposób, to oznacza, że to jest Grinch. Jeżeli pokażę do góry, to oznacza, że jest to normalny elf. Osoba, o którą pytasz, to... Moi drodzy, witam was serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Ciebie niestety muszę pożegnać. Ktoś ten sweter nie przypadkował mi do gustu. O, nie dostaniesz prezentu? Nie dostaniesz prezentu. A tak strasznie chciałem dostać prezent. A Patecki mówił ostatnio, może za rok. Że on bardzo lubi dostawać prezenty. No, może w przyszłym roku się uda. No niestety, tak jak mówiliśmy, jest zagrożenie świąt, że nie wszyscy otrzymają prezenty. Już wiemy, że nasz kolega elf nie zasłużył. Nie dostał. Ale co zresztą, jak myślicie, kto mógł się k temu przyczynić? Czy macie jakieś poszlaki? Ja muszę wam powiedzieć,
Całą noc piekłem sobie pierniki. W pewnym momencie usłyszałem... Noc na zmianę przed świętami. W pewnym momencie usłyszałem gdzieś tam z tyłu jakąś muzykę i były to bardzo obraźliwe zwrotki właśnie. Nie, 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 a tylko o, zwrotki. Ja tylko zwroty? Family Friendly tutaj piosenki poszły. Zaśpiewaj na dzieci. Zarapuj nam coś nowego. Dawaj. Dzieciaki, słyszycie, jutro po was przyjdzie... Kto piekarz? Boże, Grinch! Nie, no miałam przyjdzie Mikołaj, tylko nie mówię, że takie... się innego słowa. No, tak ktoś po was przyjdzie, ja bym chyba... Do was przyjdzie. Ej, dzieciaki. Może ktoś przyjdzie i zniszczy mi święta. Nie. Nie niszczcie mnie, proszę. Bez sensu. No. Ale Elf się wypowiedział. To był... Za głosem na rapera. Nie, nie, to był ja. Ja tworzę piosenki dla dzieci, a jest mój ziomeczek, który jest tam złym raperem, takim, wiesz, ze slumsów. Nie, ale to trochę wygląda źle. Murcik, za ty jesteś elfem, czy jesteś Grinchem? Ja jestem elfem i no, mam paczówki. No jasne. No jasne, nie jasne. Co raper powiedział, no jasne. Widzę ten wzrok, Murcik. A może przerzućmy na drugą stronę. Elfie? Co? A ty byś wyglądał jak jakiś raper. To jestem zły. Nie piszemy razem, ja tworzę trochę inny gatunek muzyki, słucham, nie tworzę, bo ja pakuję słuchawki. Ja pakuję słuchawki, przez które inni mogą słuchać właśnie utworów rapera. Czyli spółnicy razem. No właśnie. Ale pokrętnie, to jest takie bardzo piękne, jeżeli na święta ze sobą rozmawiamy, ktoś coś powie, a i tak ma przerąbane, nie? No właśnie, nie wiadomo co powiedzieć, bo wiesz, co powiesz, to i tak zawsze ktoś to wykorzysta źle. No lepiej nic nie mówić po prostu. Dokładnie. Lepiej coś zaśpiewać. No. Zarapować. Ty nie jesteś Grinchem? Jesteś podejrzani, oni są podejrzani. Dlaczego? O, podejrzani. Jak się wychyli! Podejrzani? Nie no, ja wam szczerze powiem, że ja chyba nie chciałabym w pierwszej rundzie wyrzucać rapera, no. Może być śmieszny. Albo zdecydujmy się na jednego z raperów, bo... Znaczy, zależy czy mikser jest Mikołajem, nie? No bo mikser tutaj zasugerował nam tak od troszkę razu, podprogowo, że jest mikser. Jak masz na imię? Zwykle nie mówi. Mam, spójrzcie na moje imię. No właśnie, właśnie Mikołaj. Ej, w sumie dobra. Mikołaj rzadko mówi, ale... Weronika, mówisz, że lubisz te obraźliwe zwrotki czasem. Obraźliwy zwrotek nie, ale ja bardzo lubię muzykę. Bronisz Krzycha, czyli też jesteś Grinchem, bo on nim jest. Ale skąd wiesz? Czemu wiesz, że jestem? Ja myślę, że jest. Mi się wydaje, że... Ostrzelę. Został zarzut. Zróbmy tak, zróbmy tak. Słuchajcie, logicznie. Mikołaj coś zasugerował, sprawdził, czy nim jest. Czy po prostu ustawił sobie fake imię na Facebooku i nas wszystkich okłamał. Dobra, a jak nie będzie prawda, to potem to jest Mikołaja. Tak robimy. Tak robimy, no. Tak, słowa Mikołaja. Proszę, zacznij głosowanie. Co, jak uważasz, kto... Niestety, ale chce zepsuć święta i powinniśmy tego roku odsunąć go od pakowania prezentów. No nie wiem, no to jest pierwsza runda, ciężko, no spróbujmy tego rapera. Tak? Raper zdecydowanie, Mikołaj się nie myli. No ja raperów nie lubię, ja wolę muzykę klasyczną. Mi będzie szkoda tej muzyki, że nie zabraknie mi święta, ale też na ciebie zagłosuję. Raper. Tak już wyboru nie ma. No to nie trzeba dokonywać głosowania. Co, boombox przestał działać? Jesteście do bani, w tym roku nie będzie sani. Pokaż raperze, kim byłeś. Dziękuję wszystkim. Prześpijmy się, bo to chyba było bardzo dobre. Bardzo proszę, aby przebudził się Renifer. Czy Renifer chciałby wskazać osobę, która ma być ochroniona tej nocy? Oczywiście. Teraz poproszę, aby obudzili się Grinchy. Wskażcie proszę osobę, którą chcecie wyrzucić tej nocy. Dziękuję. Teraz poproszę, aby Mikołaj się nam na chwilkę przebudził. Ja przepraszam Mikołaju, że budzę w nocy. Ale dzięki temu masz możliwość poznania prawdy o jednym z uczestników tego dochodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim. Dzień dobry. To była długa noc. Ale na szczęście duch świąteczny jest już z nami. I osoba, która została wskazana, jest tutaj nadal. Bardzo Jezu, serio? Grinchowie próbowali zagłosować na miksera i Renifer, przepraszam, go ochronił. To był taki obóz. Mogli się po prostu ja się po prostu innego. Ja miałem zamknięte oczy i jak święta mówiły, to od razu wiedziałem, że na pewno Renifer ochronił Mikołaja i Mikołaj. No ale to logicznie, że od razu się głosuje na kogoś innego. Jak z pierwszej rundzie wiadomo, że jest ten. No dobrze, Mikołaju, w takim razie powiedz, może piekłeś pierniki tej nocy również? Ja, jak wiadomo, zajmuję się pieczeniem pierników i czasem niektóre elfy mi pomagają. Tym razem pomogła mi Marta, więc bardzo dziękuję, Marta, jesteś spoko. Nie jest Jakaś nieżynka! Czyli co, z tymi bąkami to jednak fake.
Że zatruwa miasto. Właśnie. A może w piernikach zatruwa? Ja chcę tylko zaznaczyć. Uważaj, bo ktoś wyciągnie rzeczy między, pod ciebie, dopiero będziesz miał. W poprzedniej rundzie, przepraszam, ale broniłaś Krzycha. Jako jedyna. No. Więc to było dziwne. Tylko zaznaczam. No chciałam, żeby dalej istniała muzyka i teraz już jest mega cicho w naszym mieście i już nie gra muzyczka. Powiem wam, że to może śmieszne w tym jest, ale rzeczywiście Krzychu mógł być taką postacią. No tak, mega śmieszny. Już wyrzucili Patryckiego, który jest śmieszny, a potem Krzycha, który jest śmieszny. Ej, dobra, Matus, co myślisz? Co myślisz o naszych świętach? No ja myślę, że bardzo ładnie tutaj u was i najprawdopodobniej chciałbym spróbować tych pierników piekących przez Mikołaja i Martę. To nie było zbyt przekonujące. Ej, poczekajcie na chwilę. Uwaga, kolejną rzecz. Ja jestem bardzo spostrzegawczym youtuberem, bo wiecie, muszę się chwytać różnych tematów. Zauważyłem, że Kasia również cały czas próbuje gdzieś tam podbić, że ktoś coś tam źle ten. Też mi się tak wydaje. To jest dziwne, więc ja mam tutaj podejrzenia, ale to tylko podejrzenia. A dlaczego akurat atakujesz mnie i Kasię? Ja na przykład wiem, że Kasia jest dobra. Dlaczego akurat tak? Kasię atakujesz? Spokojnie. Wiem, że Kasia jest dobra, ponieważ mam swoje podejrzenia, jeżeli chodzi o Grinchów, więc... Znaczy, ja jestem dobra, ale ty jesteś podejrzana. Ale cały czas bazujemy tylko na podejrzeniach, nie? No więc właśnie. Jedynie mamy pewny tamten róg, że Mikołaj jest... Tak, więc tam na to nie głosujemy. Ja też ufam Mikołaja. Tak czy jak kogoś trzeba wystrzelić, ja tak powiem. Trochę muzyki. Jeden się zajmował muzyką, drugi dealuje słuchawkami. Ale u mnie słuchawki lecą same dobre rzeczy. Dobre. Wydaje mi się, że to już jest wystarczająca liczba informacji. Bardzo proszę, Marta. O nie, ja nie wiem na kogo głosować. Na siebie? Nie. Absolutnie. Czyli wiesz, że na siebie. Ja się opiekuję reniferkami. Na Kasię. Naprawdę. Mikołaj? Na to nie ja. Weronika. No. Ja też Weronika. Kurde. Ale nie wiem. Czyli jeden jest głos, że Kasia nie dostanie prezentu, dwa, że Wera. Mi bardziej szczerze, obie coś tutaj jest nie tak. Obie chyba pakują zepsute jedzenie i oczywiście. To są takie grinchowe, ale ja bym dał. Ja bardziej chyba na Kasię. Ja chyba bardziej na Kasię. Ja dam Kasię, no. O nie, to on jest zły. No, Olivera! Serio, jak umrę, to pamiętajcie, to jest on. Nie, bo jak ktoś zagłosuje, to mi już nie mówi, nie? Mnie sprawdzi Mikołaj, no i mi od początku nie pasował Karol, więc ja daję na Karola. No i nie ma problemu. Mati? Ale mi sobie mańtwa i teraz wydać na niego. 2-2-1. Totalnie nie wiem teraz na kogo mam dać. Dam na ciebie. No ja daję na Karola, bo ja wiem, że Kasia jest dobra. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie chcę sobie z tego głosu, więc głosuję na rapera. nie chcę, po prostu, bo teraz... Czemu rapera? Teraz ja wam powiem, że podejrzane było, jak Karol na początku powiedział o tym, że to było oczywiste, że na niego zagłosujemy. No. Jakby tak się oczyszczając, ale jednak głosuję na niego. Dobra, ja głosuję na Kasię. Kasiu, pokaż. Kasia ma 3. Grinch jak nic! Od razu widać. Przecież... Grinch! Renifer! No i widzicie! Przecież sami to przed chwilą przedstawiliście, przed tą rundą, że tak jest. Widzicie? Dobranoc! O kurde. Jak widzicie, niby takie oczywiste sprawy, a jednak potrafią sprawić dużo trudności. Bardzo proszę, aby przebudziły się złe moce. Pokażcie proszę, kto ma nie dostać prezentu. Tak? Proszę o jednogłośną decyzję. Ja jeszcze może podejdę i wskażę. Dziękuję. Mikołaju, czy zechciałbyś się przebudzić na chwilę? Dziękuję. Nastaje dzień, ale ciebie już tutaj Elfie. Dobra, dzień dobry. Ale to było logiczne. Oni są na 100%. Boże, Kasia, przepraszam. Dwójka Grinch jest między nami, czyli jest 2, 4, 5, 6 osób. Możecie mnie wystrzelić w tej rundzie. Macie jeszcze kolejną, żeby... Nie, czekaj. Będzie 5, w nocy 4. Nie, no to jak mnie wystrzelicie, no to koniec gry jest. Ale jakby możecie, nie ma problemu. No, nie wiem, ja nie wiem na kogo głosować. Możemy pogadać. Marta jest na pewno dobra, więc Marta... Oprócz mnie, bo wiadomo, że... Teraz wiadomo, że każdy mnie podejrzewa, tak? No bo ja powinienem na Kasię. Ale mi się wydawało, że Kasia podbiła wszystko, żeby na kogoś głosować. To było dziwne. No mi się też to wydawało dziwne. Jezu, ja nie wiem. A ty Karol na kogo głosowałaś? Zawsze Karol teraz... Ja na Kasię. Nie? Ja komuś nie.
No to słucham, twoja gadka najpierw. Panie, ja w ogóle w tej rundzie totalnie nie wiem, co jest grane. Straciliśmy w ogóle jakiekolwiek zaczepienia. Tak ja straciłem strasznie, wiemy, Kasia odpadła i wiedziałem, że teraz Mikołaj odpadnie też. I to było takie, ja że... Ja też wiem, że Mikołaj jest dobra, myślałam, że Kasia jest dobra i wiedziałam, że Kasia nie, jest no, dobra, nie, Mikołaja, więc się wkurzyłam, że... Nie wiedziałeś, bo głosowałeś na niego totalnie strzałem. Nie, powiedziałem, że Marta, nie Kasia. Ale mogłeś Werkę wtedy atakować, to by Werkę zrobił. Ja myślałem, że teraz ja jestem, dlatego dalej go podejrzewam, ale to no. Zostaje. Znaczy nie wiesz, czy ty jesteś? Znaczy tak? Nie, myślałem, że po prostu będę zabity. No. Czego nie wiesz? Okay. Myślałem, że nie dostanę prezentu. Co działo się tego wieczoru? No właśnie, sprawiałem sobie smacznie i nic nie wiem właśnie. I jestem właśnie w takim trybie, że nie wiem. To znowu nie było przekonywujące. No bo ja nie mam do czego przekonywać, no po prostu jestem dobrym elfem. I nie wiem... Nie wszystkie elfy są dobre. No tak. Wszyscy jesteście podejrzani. Ja robię rózgę za rózgą, ja nie mam czasu na takie zabawy. Właśnie, ten rózgi robi w ogóle, od tego ale ja się zajmuję złymi ludźmi właśnie. Pomyślmy, kto na kogo głosował w tej rundzie? Kasia odpada, kto jeszcze oprócz ciebie głosował na Kasię? Ja na Kasię i Matus na Kasię. Ja. I Marta, no. A ty na kogo głosowałeś? Na Karola zagłosowałem. Na Karola. No, tak. Zacznijmy głosowanie, Matus? Nie wiem, Karol. Na Matus. Werka. Weronika? No Karol, ja trzymam Karola. Kurde. Ja chciałem dać właśnie na Werkę od początku, bo skąd miała wiedzieć niby, że Kasia jest dobra, ale właśnie nie wiem, czy Matus teraz nie kłamał, bo strasznie się tak plątał. I... No to oddaj głos. Dobra, wylosuję sobie. Zagrajcie w kamień, papier. Wylosuję sobie. Marta, to wygrałem w kamień, papier, no. Raz, dwa, trzy. I no Matusa. Okej, czyli masz decydujący głos. Właśnie chciałam powiedzieć, że ci zaufałam w tym momencie i jak jesteś Grinchem, to po prostu szacun i wygrywasz wszystko. Zagłosuję na Barę, żeby był remis. No to głosujecie jeszcze raz. Proszę. Między... Pozostałem. Naszą trójką, nie? Pozostaję. Matus, trąba. Ty dajesz na Matusa? Ty? A, on. Dobra, a nie, my głosujemy? No dawaj. Jeśli nie ma Matus, to Karol. Roztargniony. Jeśli nie ma Matus, to Karol. Moi kochani, jestem jak teraz? Jestem roztargniony. Ponieważ rzucam śnieżkami. Kogoś rzucę zaraz śnieżką. Rzucam kogoś śnieżką zaraz. Usiądź, proszę. Nie, tak. Nie psuj się. Zepsuję zaraz. Nie psuj mnie. Marta jest dobra, na pewno. Jak źle strzelisz, to przegraliśmy po prostu. Nie bądź bałwanem. Weronika. Pokażcie, proszę, swoje karty. Grinch pokazała, wiadomo. Jest bałwan? Elfem. Nie żartuję, Grinchem. Dobrze. Dobranoc. Wiele. Bardzo proszę, aby przebudził się Grinch. Wskaż proszę osobę, której chcesz się pozbyć tej nocy. Dobrze, dziękuję. Skoro znamy decyzję Grincha, kto nie dostanie prezentu na mnie? Wstajmy. Ale niestety, Karol, jeżeli... A to teraz masz ciężką decyzję, ale ja podtrzymuję. Jeżeli Grinche wygrają, to Karol nie dostanie prezentu. O nie. Ej, teraz jest taki moment, że ja mam do wyboru jedną osobę. Karol, bo ty wiem, że jesteś dobra, jesteś cały czas... Teraz tak naprawdę ty masz jedyną decyzję. Ty wybierasz. Masz... Tak, nawet nie musimy... Bo my wiemy, że ty jesteś dobra. Ja cię nawet nie zamierzam przekonywać, od początku uważałem, że on... Nie wiem, bo ty zawsze jak jesteś dobry, to dużo gadasz, a teraz nie mówisz za dużo, więc... Bo już zmęczony jestem, pakowany. Nie, naprawdę. Powiem ci tak. Na samym początku, jak było głosowanie, Werka broniła jakby troszeczkę Krzycha. I później od razu poszedł zarzut na drugiego i też nie była tak do końca na niego pewna. Więc mi się zdaje, że to była to szajka. A może Marta jest? To byłoby zdziwienie. Jeśli by Marta, to by nie, no to raczej nie wiedzieliśmy, że mikser jest Mikołajem i... No i to jest sprawdzone. Kto lepiej kłamie? Nikt nie musi kłamać, po prostu to jest ja taki strzał Marty po prostu. Ale nie, ty mnie zagłosujesz na siebie. Powiedzcie mi, ale nie, powiedz mi, czy ty jesteś Grinchem? Tak. Co jest? A czy ty jesteś Grinchem? Nie, ja pakuję tylko mrózgi. To Marta, zagłosuj pierwszy. Na Karola. Też na Karola. No to... Nie, przegraliśmy. A tak, on nie wiedział, co mówi. Ja nie mam odpadu. Ja się zagubiłem od początku, byłem zagubiony. Często argumentacja Karola była doskonała teraz. No ale właśnie bo on... Ale to jest tak ciężkie. No bo widzę ci argumenty. Nie, no ale też grałem trochę, jakbym był podejrzany. No trochę grałeś, jakbyś był, bo ale... Nie, powiedział argumenty! Słuchajcie, no niestety Grinche popsuli święta.
ale to nie znaczy, że popsują prawdziwe święta, bo tam to tak się nie stanie. Nie wiem, czy to miało sens. Miało sens, miało, bo istnieje ekipa pionosi, dzięki czemu możecie mieć przyjemne prezenty na święta. Więc słuchajcie, subskrybujcie kanał, czerwony przycisk jest tutaj nade mną, nad moim paluchem. Będziecie na bieżąco z każdym filmem, są one codziennie. Dawajcie znać, czy taki świąteczny odcinek z Mafii się wam podobał, jak tak, to możemy zrobić kolejny. No i żegnamy się do jutra, trzymajcie się, na razie, siema. Cześć! Wow.